Dzisiaj mamy już 31 sierpnia 2017. Lubię tę datę, bo to numer mojego mieszkania 31. Także proszę Państwa, dzisiaj będziemy omawiać, tak jak zresztą już w sąsiedniej audycji zapowiedziałyśmy, na temat wypowiedzi mieszkańców kamienicy Poznańska 14. Jacy są Polacy? No właściwie kto to się tak zachowuje? Kto to tak ludzi spycha, no żeby z domu wygonić, usiłować wygonić, podnosić czynsz, zastraszać, przepędzać. No, tutaj spółdzielnia Sław, jak Państwo wejdą, spółdzielnia Sław, ty weź się w Sław, jest w youtube.com, w internecie bardzo dużo komentarzy na temat spółdzielni Sław, której się akurat nie udało tak manipulować, jak tamtym się udało, gdy oszustw, złodziejstwa było bardzo dużo, mieli gorący, dobry czas. Teraz jakby ktoś komuś mieszkanie chciał zabrać, no to od razu jest jak na świeczniku, jak na patelni, proszę Państwa. Także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. I widzicie Państwo, ludzie się nie patyczkowali. Wypieprzyć i nieważne, czy to matka z dziećmi. Obrzydliwe zajścia. Jeszcze raz Państwu podkreślam, tak samo jak horror może być nie do oglądania, tam nie to przez małe dzieci, ale dla nikogo. Obrzydliwe, bo nieludzkie chamstwo, draństwo. I ta Rumunka zawsze mówiła jawne skurwysyństwa, no bo zamknął ci przed nosem drzwi, nawet nie masz do swoich rzeczy dojścia i są w magazynie albo na śmietniku i potem ty biegasz tu, biegasz tam, a oni są górą, bo już mają mieszkanie, a o to chodzi. Ludzie ze zwierzęceni. Jedna jest prawda, jedna jest taka sytuacja, że jak teraz mama kurczaczka przyjedzie, no to damy łóżko komu innemu. Lipska będzie musiała sobie kupić materac i spać na podłodze. Może gdzieś tutaj pod tą sceną naszego radia, jako że są to wizualizacje naszego radia. Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra i będzie sobie spała na podłodze z córką. Niech sobie zwiezie córkę, bo chce córkę za mąż wydać. Ja mówiłam, ty nie wierzysz w Boga, córka w nic nie wierzy. Skończyły się czasy Abrahama, że Abraham jak dla swojego syna czy córki kogoś tam obcego przywoził, zwoził i że musisz wyjść ten za tego, prawda? Ale była wiara w Boga, a przecież sytuacja Lipska jest fatalna, bo sytuacja Lipska jest ateistyczna i tylko pieniądze gromadzić i już pod lasem zamieszkała, bo wygonili ją właściwie, tę Lipską z Warszawy, wygonili, mieszkała pod lasem, mieszka z córką w jednym domu pod lasem, jej mąż z synem w drugim domu pod lasem i teraz chce do Warszawy wrócić, a córka nie za bardzo chce przyjechać, no bo to wiadomo, człowiek się do tego lasu przyzwyczai, do tej dzikości takiej. No, niech teraz się przyzwyczai do Rosji dzikiej, do Anglii dzikiej i do Francji dzikiej, bo Ameryka już tak wyszła z tej dzikości, że nawet Murzyn mógł zostać prezydentem. Także czekamy, proszę Państwa, na wypowiedzi mieszkańców Poznańskiej 16. Póki co, jak przyjedzie mama kurczaczka, to będzie tutaj spała na łóżku, a Lipska będzie spała na materacu.